Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 w tle biedaków i dziś jesteśmy u rodziny Caliente, a dokładnie u Niny i Dona. I tak sobie teraz patrzę, że mamy tu już wtorek i praktycznie ostatnio u ćwirów skończyłam na wtorku, w sensie wtorek w nocy skończyłam. I teoretycznie powinien kolejny odcinek u nich się zaczynać w środę, a tutaj powinnam właśnie dobierać od niedzieli do środy, tak, żeby było równo według dni. Ale myślę, że przymkniemy na to oko, bo jeden dzień, jakbym miała tutaj grać, to myślę, że będzie troszkę za mało, tym bardziej, że ich jest tylko dwoje i niewiele się tu dzieje, poza tym, że mają szalone pragnienia, które im pozaznaczam, bo w sumie miałam taką myśl, że skoro oni nie mają dzieci, ani w ogóle nic takiego, to może zajmiemy się hodowlą zwierząt i będziemy na tym po prostu zarabiać. To jest, myślę, jakiś sposób. Dlatego myślę, że może Dom. Czy on ćwiczy przemowy? Tak, no dobra, to ty w takim razie, bo masz bliżej. Oczywiście mojemu kotu zachciało się teraz bawić, więc wszelkie dźwięki dziwne to on. Jakby co? Też sobie wybrał pory. No i wracając jeszcze do tych dni, żeby tak równo było i w ogóle też ten jeden dzień czy dwa dni różnicy będę trochę przymykać na to oko, bo jednak no uznajmy to w taki sposób, że po prostu ci Simowie nie są wszyscy w równym wieku, nie? Tak teoretycznie, powiedzmy, że może być, że ktoś jest jeden dzień starszy albo jeden dzień młodszy, wiecie o co chodzi. Więc myślę, że to nie będzie aż tak źle, myślę, że to pogramy sobie, nie wiem, do piątku. Się strasznie długo ładowały, pewnie dlatego, że mam takiego moda, który daje umaszczenie tym małym szczeniakom, ale widzę, że i tak nie wszystkim. I chyba na kotki to nie działa. Chociaż nie działa. No dobra. Myślę, że weźmiemy drugiego kotka, żeby właśnie... To jest chłopak, nie? Dobrze widzę. Żeby sobie z Fioną mogli się rozmnażać. Jest żółwy, ołowy, niezależny, agresywny i flejtów. No tak średnio bym widziała, ale... A dobra, weźmiemy tego pierwszego grzybu. Tylko nazwijmy go, jak jest Fiona, to będzie Shrek. Żeby już było wiadomo. Oj. Shrek. Tak, Shrek. Przybył Shrek. Może szczeniaczka sobie też weźmiemy. Zobaczymy. Co ci się nie podoba, Nina? Będzie bardzo piękne. O nie! Wszystko różowe. Nic jej się nie podoba. Co zrobić? Czemu on odbiera tego? Czemu zawsze jest wszystko na odwrót w tych Simsach? Ja nie wiem. Zobacz, jakie kwiatki dostałeś po drodze. I w sumie idź spać, bo ty jesteś zmęczony. Któż by powiedział, że Simowie jak my mogą tak cudownie spędzać ze sobą czas? Teraz w swoich myślach jesteś tylko ty. Chcę wąchać te kwiaty tylko z tobą, Nina. Okej. Okay. No idź do tej pracy, bo będą mi tu trąbić. O, bo przecież mały kitek nie może wejść na górę. Na Shrek. A co na to Fiona? Że mamy nowego lokatora. Jeszcze nie ma w nim żadnych relacji. Zobaczymy, czy się wspólnie będą bawić, czy nie. O, nasz koteczek sobie tutaj śpi. O, jak ładnie, zobaczcie. Ojej. O jacie, ale to fajnie wygląda. Fajnie mu tutaj po prostu widać. Ona by się chciała w ogóle z nim zaprzyjaźnić. Może od tego zaczniemy, póki mamy czas w ogóle na to. O, i wrócił Don. Jest awansior, bardzo ładny. O, jaki on zmęczony. To jak on całą noc nie spał praktycznie i jeszcze poszedł do pracy, więc... drugi level, ona ma czwarty. O, to troszkę... Dobra, to niech on idzie do kibla i spać. Potrzebuję w ogóle coś się uczyć? Na razie nie. Dobra. Zajmiemy się tylko Ninką. Ninka, wyczyść
napełni miskę. Kot mnie atakuje. A właściwie próbuje atakować. Zgań za siedzenie na meblach w takim razie. Pobawić się z nim, no bo co możemy robić, nie ma za dużo interakcji z takim małym kotkiem. No i się udało. Bardzo ładnie. Jakaś tam przyjaźń. Znowu chcesz kota. Ale to jest mieć kociaka, więc jak nam się urodzi kociek, to chyba będzie to samo. Więc może zaznaczę to. Czy ja w ogóle słyszę... no właśnie. Że mi tu coś gra. W ogóle kogo my tu jeszcze mamy ciekawego? Myślę, że dom byłby... mógłby się zaprzyjaźnić z... tym... z Ronaldem. Tak sobie myślę, bo oni są taki, tacy podobni do siebie trochę, szczerze mówiąc. To nie byłoby takie głupie w sumie. Tu jest ten Ronald. Pewnie do nas nie przyjdzie, więc tylko z nim porozmawiamy na razie. Na początek. Nie odkładaj go! Podnieś! Jeszcze raz. I podejdź tu z nim. Boże, biedny kotek. Nie możesz odłożyć tej rzeka? Dobra, na pewno miskę. Mam nadzieję, że on sobie już poradzi tutaj teraz. No masz kuwetkę jedną, drugą. No! Jezus Maria, normalnie. Ach. Ale ze mnie tępak. Masakra. Odbierz telefon, a nie. Serio, no nie zajarzyłam, o co temu kotu chodzi. Jeszcze go ganiłam za to, że miał oczy. Okropna ze mnie pamięcia. I potem możesz iść się wykąpać. Bo nawet weź sobie skąpę z bąbelkami, a co ci tam szkodzi? Ninka, o, sprzeda obraz. O. Sprzeda obraz, miał być. Za 5 simolonów. No i niech weźmie resztki sobie, o. Potem też się wykąpię. I tak nam minął ten dzień na właściwie niczym, więc no. Trzecia w nocy, dom wraca z roboty. O, bez awansu. I zachciało mu się w ogóle barabara, nie? Także możesz iść się też odprawić, bo akurat tak się składa, że Nina nie ma co robić, bo też się obudziła niepotrzebnie w ogóle bez sensu. Oczywiście rzuca rana, trzeba się zerwać z łóżka, wiadomo. No dobra, to kibelek i jedzonko. Bo ty na 10 chyba do roboty. A ten jeszcze sobie niech dośpi, o. Z 5 różnymi synami, no powinieneś już o tym zapomnieć. Nie żeby coś. O, tutaj trzeba napełnić miseczkę, żeby mała kicia miała. Jedzonko. No już tylko 3 dni. Ale, o, już poznała Fionę. To super, poznał, znaczy się. A co ty robisz? No to jak już stoisz, to napełni tą miskę. Potem sobie weź resztki. Ty idziesz dzisiaj na 22 znowu do pracy, więc dobra, wstawaj, położysz się później, jeszcze w dzień. Na razie sobie skorzystaj i w sumie to nie wiem. Może zrobimy jakąś imprezkę małą? Dla gości czy coś w stylu? Bo w sumie to nam trochę nudno w tej chacie. Basenu nie mamy w sumie. To co jeszcze można zrobić? Chyba, że zrobimy imprezkę. Idą się na tej imprezce, by... Nie, bo ona ma na 10 do pracy. Kurde. No trudno. Moje plany poszły. Może sobie poćwiczyć, żadnej kondycji nie masz, ej. Przez jej, idź sobie poćwicz. Jezus Maria, on mnie przeraża chwilami. Aha, w ogóle jeszcze miałam mówić o tym, że... że kurczę, tak mało rodzin mi zostało, właśnie się skapnęłam, że właściwie tylko ćwirowie, kaliente i marzyciel. I to jest cała moja aktualna tura. Bo cała reszta już wypadła z kolejki.
Więc no. Potem, potem już normalnie wrócimy do biedaków i w ogóle, więc no. Nieźle. Trochę się zaskoczyłam, szczerze mówiąc. O nie! Nina otrzymała od szefa polecenie wybrania zespołu, który zagra koncert w sklepie. Pierwsze dwa przesłuchane zespoły to Knoumrne Lamy i Renderowane Wielokąty. Obie kapele są dość dobre, więc Nina postanawia wybrać spośród nich i spędza resztę popołudnia układając alfabetycznie sklepową kolekcję płyt według nazwisk perkusistów. O Jezus Maria, mam wybrać? Nie wiem. Lamy zawsze górą, no ale tak, kilka godzin później Knoumrne Lamy występują ze swoim pierwszym koncertem w sklepie. Kto mógł przewidzieć, że na scenie wykorzystają prawdziwe lamy? Aha. Nina jest zmuszona zapłacić za naprawę uszkodzeń konstrukcji sklepu. Świetnie. Jakby to jej wina była tak naprawdę, nie? Skandal. Skandal, co się dzieje w tym Miłowie. Dobra, on serwuje jeden punkt i wiem, że powiem wam, że sobie jeszcze coś zje i pójdzie spać, bo on idzie na 10 do pracy i teraz tego nie przegapię. O, zapomniałam, że mamy te drzewko, przecież ona chciała. O kurde, dobra. Ty wracasz z pracy, to proszę bardzo, zbieraj owocki. O, to ci chyba trzeba kupić wyciskarkę do soku. Nie, tak widzę, takie pomarańczowe to drzewko, ale jakoś nie skupiłam się na tym, że to są owoce. Wbiłeś ten punkt? Chyba wbiłeś, albo i nie, nie wiem. My tu mamy awans i technikę też musimy się uczyć. Zebrałaś te owoce? Jest zdrowa, ale jakaś taka smutna. Uzupełnij, zobaczymy co z tego wyjdzie. A ty już ogarniaj, bo musisz iść spać. Ojej, aż tyle tych owoców? To robimy pomarańczowy sok. Przygotuj sok. No sok pomarańczowy, bo no masz tylko jedno drzewko. Jakby nie patrzeć. Tak, rzuć na podłogę, bo za trudno odłożyć na półkę. I co ten soczek ci daje? Chyba odporność zwiększa, co? Nie wiem w sumie na co działa ten sok. Na pewno na głód. No niech sobie pije. No to Nina tutaj ogrodnictwem nam się zajmie. Skorzystaj, weź sobie kąpiel i no wbij sobie tą technikę. Wynocha kocie, bo trzeba wyczyścić tutaj. Fe. Jeszcze cię pochwalimy. A ta dalej tu siedzi. O nie. Kota można wyprowadzić na spacer? Nie. Pobawimy się też trochę z Fionką, bo ostatnio troszkę ją zaniedbałyśmy. Ciągle ten mały kitek, a tutaj Fionka też, nasza przyjaciółka. Musimy mieć z nim dobre relacje. Ninka z ranka wstała, a ten w ogóle nie poszedł spać, bo w ogóle nie był śpiący niestety. Taka sytuacja. Ale jako, że aha, on już nie ma wolnego, boż. Ja już nie nadążam za tymi simami, no. To co, po południu pójdziemy na ten basen? O Chryste, no chyba nie ma wyjścia, bo on na 9 idzie do roboty. Dobrze, że mu energia nie spadła jakoś mocno. Chociaż znając życie, wróci i znowu dostanie awans i znowu się godziny zmienią. Masakra jakaś, no dobra. Ciągle mi moje plany psują. Imprezy też nie zrobiłam, a chciałam zrobić przecież imprezę, żeby jej się oświadczył. No to zróbcie sobie Barbara. Powiem wam, korci mnie, żeby oni mieli dziecko. No ale nie, nie, bo to już za dużo. Nie pasuje mi do nich dziecko. Przecież oni tacy obydwoje. Kurde, te romanse i w ogóle. No nie pasuje mi dziecko do nich. Muszę się zastanowić. Jeszcze nie w tej turze, może w następnej. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie nie.
sama nie mogę się zdecydować. Ty też w sumie wstań i sobie zjedz. No dobra, poczekamy do 15 dona i dopiero pójdziemy na ten basen. O nie, znowu to... oczywiście nie licząc stukniętego wieśka, który siedzi w dziale konserw, opowiadając jak to pracował dla jakiejś wielkiej firmy, która wynalazła Morele. Don postanawia więc przespacerować się po sklepie z miotą i udawać, że sprząta. Nagle zauważa monetę pod dystrybutorem napoju, kłodzi i wciska trzonek miotły za kompresor, próbując wyciągnąć pieniążek. Maszyna nagle wariuje i zaczyna pluć na wszystkie strony lodowatym chłodzikiem. Czy Don powinien spróbować naprawić ją za pomocą taśmy klejącej, czy może gumy do rzucia? Boże, to jest tak głupie, nie wiem. O nie. Ja już nawet tego nie czytam, ja już po prostu widzę, że nie będzie dzisiaj wypłaty. Świetnie wam idzie, moi drodzy, naprawdę. I psy jechał Don. Bez awansu i bez... Ale zarobił jakieś pieniądze. Znowu chce mu się barabara. Nieważne. Idziesz jej pogratulować, no okej. Okay. Aha, coś wam nie pykło? Więc idź sobie tylko skorzystaj. Przebierz się w normalne ciuchy. I idziemy na miasto. Dotarliśmy na basen, nawet tutaj... O, jest co robić, powiem szczerze. Może zaczniemy od jedzenia. Sobie coś tam zamówcie. Chociaż powinna chyba zacząć od podniesienia im tego paska, no ale okej. Okay. Co tak daleko usiadłaś od niego? Czyste panie, no. Jak zepsuć randkę? Spadaj. Eliza. Może być jakaś pogawędka? No, już tam wskoczyła randka. O, Szczepan! Gorące pocałunki jakieś, coś ten. Możesz sobie potańczyć. Ciekawe, czy ona by odmówiła, jakby on ją poprosił o tą rękę. Jezus, nie jest tak łatwo zrobić randkę marzeń z nimi. On jest tacy oporny. O Jezus, dobra. Ja nie mam w ogóle słów do nich. To miało być fajne wyjście, a wyszło jak zawsze, więc idźcie do tego samochodu. No różże się, chłopie! On nie chce wsiąść do tego samochodu nawet. Dlaczego? Nie kumam tego. Czy ty możesz tu przyjść? Dlaczego nie chcesz tu wsiąść? Bo ona tam siedzi? Tylko jedna osoba może w tym samochodzie siedzieć? O co ci chodzi, Don? Nie będziesz w nią siedział? Dobra, Nina, wyjdź, wyjdź. Nie mam słów. Jest tu jakieś fajne miejsce inne? Jest przemierzalnia. W przemierzalni nie da się zrobić barabara, choćby nie wiem co, więc... Jeden Don Pola znowu. Znowu poszedł grzać. Weźmy, zakończmy tą randkę. Tak było fantastycznie, bla bla bla. Widzę, że zdania nie zmienili. Ślubu nie chcą, nic z tych rzeczy, więc jedźmy do domu. Dobra, oni tutaj wrócili, mamy w sumie dopiero 17. Ale niech sobie porobią jakieś tam rzeczy. Powiedzmy. A ja i tak, moi drodzy, będę kończyć w tym momencie ten odcinek, bo miałam co prawda dograć do piątku, ale jednak nie. To będzie za długo dla mnie. 3 dni myślę wystarczy. Ta randka trochę nam przedłużyła. Ale właściwie już mamy końcówkę dnia, więc zaraz ich pewnie ogarnę, położę spać i tyle. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. W kolejnym widzimy się już chyba u Marzyciela.
jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!